Zostaw łapkę w górę pod tym materiałem, jeśli chcesz dostać wszystkie skiny w Fortnite za darmo i sprawdźmy, ile nas jest. Siema, z tej strony Łezyw i witam was po dosyć długiej albo niedługiej przerwie, nie wiem jak to w sumie odbierać, ale po prawie miesiącu witam was z powrotem na moim kanale. Troszkę mnie nie było, bardzo to przepraszam, ale już wracamy z codziennymi informacjami ze świata gry Fortnite. Także co, koniecznie widzowie, jeśli chcecie wesprzeć mój kanał, no to pamiętajcie o tym, aby wpisać mój kod w sklepie z przedmiotami, czyli oczywiście kod Łezyw w sklepie w Fortnite. Oprócz tego zapraszam oczywiście do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem na tym kanale, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, go nie subskrybuje, także zapraszam do kliknięcia w ten czerwony guzik tam na dole. Oprócz tego, no to każdy komentarz o treści powrót serduszkuje, także napiszcie w komentarzu widzowie powrót, a ja wam przypnę serduszko, także każdy komentarz o treści powrót serduszkuje. No i co widzowie, w dzisiejszym filmie opowiem wam po prostu o darmowych skinach w Fortnite i o paru innych ciekawych nowościach ze świata gry Fortnite. Także myślę, że naprawdę, naprawdę ciekawy odcinek się zapowiada, także zapraszam już oczywiście do oglądania. Dobra, słuchajcie, a więc zaczniemy od czegoś naprawdę, naprawdę ciekawego, ponieważ wyciekło Fortnite x Fall Guys, dokładnie tak. Będzie współpraca Fortnite i Fall Guys. Także naprawdę, naprawdę mega fajnie. W ogóle dajcie znać, czy ktoś z was gra w Fall Guys, ponieważ pamiętam, że ta gra miała swoje lata świetności, ale już teraz sporo osób od niej odeszło. No i w sumie nie wiem, czy ktoś dalej gra w Fall Guys w Polsce, czy nie. Wiem, że na pewno za granicą parę osób tam w to gra, nawet ludzie to streamują, ale obecnie w Polsce nie wiem, czy ktoś sobie tak normalnie gra w Fall Guys, także dajcie znać w ogóle w komentarzach, czy po prostu gracie w tą grę, ponieważ no pamiętam, że naprawdę, naprawdę jest ona mega, mega fajna, no i w sumie zapomniałem o niej, a teraz właśnie dzięki tej informacji mi się przypomniało i może nawet sobie pogram. No ale dobra, zacznijmy od tego, że co będzie w ogóle w tej współpracy i tak dalej. Więc generalnie no to wyciekło, że będzie współpraca Fortnite x Fall Guys, no i będzie ona oczywiście zawierała elementy kosmetyczne oraz emotki, no i ogólnie to możliwe, że nie w momencie premiery, czyli nie w momencie, kiedy od razu ogłoszą tą współpracę, tylko troszeczkę później. Ale generalnie, no to oczywiście na pewno jakieś skinki, emotki, takie wiecie, kilofy, plecaki, takie inne rzeczy na 100% się pojawią. Pojawią się nowe przedmioty w Fall Guys i nowe itemki różne, także naprawdę, naprawdę mega fajnie, więc generalnie no to jest taka współpraca, wiecie, jak gracie w Fall Guys, to jeszcze coś w Fall Guysie dostaniecie za darmo, także naprawdę, naprawdę mega, mega fajnie. No i w trybie Battle Royale, no to będziemy mieli oczywiście jakieś nowe zadania do tej współpracy oraz oczywiście nowe punkty orientacyjne, więc generalnie no to naprawdę mega super, ponieważ nowe zadania oznaczają nowe darmowe rzeczy, a nowe darmowe rzeczy oznaczają, no na przykład darmowe skinki, darmowe emotki, darmowe kill-offy, także naprawdę, naprawdę mega fajnie, dokładnie nie wiem co to jeszcze będzie, ale na pewno coś będzie za darmo, także no widzowie, naprawdę, naprawdę mega fajnie. Ale oczywiście to nie są te darmowe skiny, o których dzisiaj będę mówił w materiale, ale między innymi właśnie takie coś możliwe, że będzie. Oprócz tego, no to również będzie coś takiego jak tryb wyścigów oraz przeszkód, no i oczywiście kreatywny, także naprawdę, naprawdę myślę, że mega, mega fajna współpraca i naprawdę nieźle się zapowiada się naprawdę na dużo, wiele ciekawych rzeczy, no i naprawdę, naprawdę będzie to również współpraca, która będzie też opłacalna dla graczy Fall Guys, więc to nie tak, że tylko w Fortnite coś dostaniemy, więc wydaje mi się, że naprawdę co najmniej kozacko, w sensie ja bardzo lubię takie współprace i dajcie znać, czy lubicie właśnie jak Epic robi współpracę z innymi grami, ja po prostu to uwielbiam, ponieważ nie dość, że macie, wiecie, bonusy w innej grze, no to macie jeszcze bonusy w Fortnite, więc naprawdę, naprawdę mega fajnie, a teraz myślę, że możemy przejść już do kolejnej wiadomości ze świata gry Fortnite. A kolejną wiadomością jest Kratos, ponieważ jak pewnie wiecie, to mówi się o nim już od jakiegoś czasu, że ma on powrócić do Fortnite'a i generalnie tak sobie na niego czekamy i czekamy i czekamy, no i się doczekać nie możemy. Ale generalnie no to jest nadzieja, naprawdę jest nadzieja, ale już oczywiście wam o wszystkim mówię. No bo jak pewnie wiecie, to jakiś czas temu właśnie obiegł informację jakby internet, że ma Kratos wrócić do sklepu w Fortnite'cie. No i uwaga, teraz Epic nie wiem czy troluje, czy nie troluje, ponieważ Kratos jak na razie jeszcze nie wrócił, jak pewnie wiecie, pewnie na pewno część z was na niego czeka, dajcie znać w ogóle czy czekacie na Kratosa i w ogóle tak szczerze, no to ja na przykład jakimś wielkim fanem tego skina nie jestem, grałem jak Kratos powstawał, no i tak szczerze, no to nie rozumiem całego hype'u na niego, ale widzę, że naprawdę wiele, wiele graczy chce go zdobyć. No i słuchajcie, no to Kratos ma właśnie powrócić do sklepu, ponieważ uwaga, znowu Epic dosłownie, no dosłownie, nie wiem,
wiem, z, nie wiem, 15 godzin temu jak to nagrywam, zaupdate'owali znowu, ale to znowu zaupdate'owali po prostu sekcję sklepową dla Kratosa w plikach gry. Więc naprawdę, naprawdę Epic tutaj mocno jakby, wiecie, tak tutaj, wiecie, hype'uje ten temat, no i naprawdę, naprawdę możliwe, że Kratos powróci jakoś w najbliższej aktualizacji czy coś takiego. Wiecie widzowie, trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale prawdopodobnie serio Kratos wróci, chyba że Epic nas wszystkich troluje. No generalnie to po prostu ostatnio zupdate'owali jego sekcję w sklepie, w plikach gry. Więc no naprawdę, naprawdę mega, mega ciekawie, no i ja się doczekać nie mogę powrotu do Kratosa, ponieważ chcę zobaczyć po prostu jak każdy się będzie tym cieszył. No bo tak jak powiedziałem, no to samemu mi się ten skin jakoś bardzo nie podoba i dajcie znać w ogóle, czy wy czekacie na Kratosa, czy nie. Ja tak szczerze no to czekam po prostu, żeby zobaczyć te wszystkie reakcje ludzi, no ale generalnie no to tak bardzo jakoś no to za tym skinkiem nie tęsknię. No ale dobra, myślę, że możemy przejść oczywiście do kolejnej wiadomości. A kolejną wiadomością jest darmowy zestaw, który również będzie miał darmowego skinka, inne takie rzeczy. Także generalnie możecie go zdobyć w Fortnite za darmo, a w zasadzie to za parę dni będziecie mogli go zdobyć, chyba dokładnie 27 kwietnia z tego co pamiętam. Ale generalnie to każdy z was może sobie sprawdzić w Fortnite. Ale o co chodzi? Chodzi po prostu o taki turniej, o darmowy pakiet i naprawdę, naprawdę, jeśli dobrze się wykażecie na tym turnieju, tam zdobędziecie określoną ilość punktów, ja tam dokładnie nie pamiętam, to dostaniecie ogólnie darmowy pakiet skinów w Fortnite zupełnie, zupełnie za darmo, serio, będziecie mogli mieć darmowego skina w Fortnite zupełnie, zupełnie za darmo, więc naprawdę, naprawdę myślę, że mega, mega fajnie. No i wiadomo, że nie jest to jakoś bardzo, bardzo proste, jednak rzeczywiście da się zdobyć kompletnie, ale to kompletnie za darmo, cały darmowy pakiet, włącznie ze skinem, więc naprawdę myślę, że no po prostu opłaca się spróbować szczęścia i spróbować jakby zagrać w tym turnieju. Ja oczywiście spróbuję również samemu zagrać i może mi się uda coś wygrać, może mi się uda wygrać tego skinka, także dajcie znać w komentarzach, czy wy będziecie próbowali, ponieważ ja na pewno próbować będę. No i naprawdę, naprawdę mega, mega fajna akcja, że po prostu możemy sobie zgarnąć darmowy pakiet skinów tak jakby, no za nic, za to, że dosłownie gramy w Fortnite'a i jesteśmy całkiem dobrzy, także no naprawdę myślę, że mega, mega kozacko, także dajcie znać w komentarzach, czy wy będziecie brali udział w tym. No i co, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, także zapraszam oczywiście do zostawienia łapki w górę, suba z dzwonem, do zostawienia oczywiście komentarza o treści powrót, a ja wam wtedy przypnę serduszko. No i pamiętajcie, że jeśli odcinek się wam spodobał i doceniacie moją pracę, no to fajnie by było, jakbyście wpisali kod Wezif w sklepie w Fortnite. Naprawdę mnie jako twórcę mega, mega to wspiera. No i naprawdę, naprawdę byłbym wam mega, mega wdzięczny. Oprócz tego no to zapraszam do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem, jeśli po prostu odcinek wam się spodobał. No i do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ uwaga, aż 70% osób, która ogląda ten kanał, go nie subskrybuje. Także kliknijcie w ten czerwony guzik tam na dole i dołączcie do 30% osób, która ogląda ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i co, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, ja się już z wami będę żegnał, także trzymajcie się, no i cześć!